Siemanko, siemanko, jestem Wertes, witajcie w kolejnym odcinku z Gwiezdnych Wojen Jedi Upadły Zakon. Dokładnie tak jesteśmy tutaj, gdzie zakończyliśmy. Nasz uratowany ptasior sobie tutaj lata, coś tam nam możliwe, że pomoże. Jasne, że pomoże, on tu nam podwózkę nawet proponuje, słuchajcie. Jeszcze lepiej. To panie, słuchaj, lecimy. Oczywiście grę możecie kupić na g2.com z kodem rabatowym Wertes. Oho, jeszcze nam napalają do ziomka. Ty, oni żyją jeszcze, o kurde. Ta dziewiąta siostra, czy to ktoś inny? Pa, żyje ten Hulk, kurde. Oh my god, ale będzie walka. Gościńszczenia tego świata. Nie wiem, dlaczego druga siostra uważa, że jesteś taki ważny. Lubi pamiątki, ale... Aj, trzeba cię będzie skopać. Mnie wspominki nie pociągają, a ty nie jesteś tego wart. Więc załatwmy to szybko. Dobra, nie lubię walk z bossami tutaj. Są przyrąbane strasznie. Szczególnie z tymi. Wracaj tu! Nie skończyliśmy! Co nie skończyliśmy? Ja ci dam, nie skończyliśmy. Skończymy wtedy, kiedy ja powiem. Co mnie bijesz? Czy ja cię biję chociaż, że ty mi oddajesz? Hulku jeden? She-Hulk. A kurde, na czerwono. Zawsze jak chcę stwierdzić sobie, że a, odbiję, to kurde jednak wychodzi jakiś klops. To bardzo ci dobrze. Co kurwa? Ej, no nie używaj mocy, co? Wow. Też użyję i co? I fajnie tak nagle? Jak ktoś też użyje? Wow. O, goddamit, telefon, czekajcie! ZW? Dobra. Poszło cięcie, jeszcze zamiast zrobić cięcie, to przełączyłem scenę na live'ową na nagraniu. Co mi tam, kurde? Billy, tutaj! Dawaj Stinksa tego. Stonksa. Kurde, no. Kurwiesz mnie za przeproszeniem i za to szok. O! O, ale urwał. Co się dzieje? A ktoś tu będzie krzywo widział. Ho. Jak na Jedi? Jest jakaś różnica? A ci, ale ci kopa, słuchaj. O, grozisz mi? Też tak umiem. Co jest? Klikam, kurde, spowolnienie. A ta dziaduwa tutaj leci. Ty, z czym do ludzi? Weź to sparuj, to będziesz mistrzem, słuchaj. Co to za świderkowanie, co? Halo, ja się pytam. Nawet nie przeciąłeś skóry! Ty masz skórę? Myślałem, że jesteś Hulkiem. O! Siłowanko! Dobrze. Gdzie się zamachujesz? Nawet tam mnie nie było! Kurwa! Walczymy czy jak? No nie zestraj się, jak to mówią w necie. Słuchaj, ostatnio. Oj, ciężko to widzę, słuchajcie. No sz... Nie chcesz się... Może nie family friendly, ale chcę mieć reklamkę na tym filmie, chociaż jedną, co? Można ci takiego kopa sprzedać, żeby to... Kurwa, weszło fajnie. Uratuj Billy! Billy, miałeś poratować! Kolejny z tym! Już mi brakuje, będę musiał ich więcej pozbierać. To jest jakaś rzeźnia. No moc, ty! Cisnąłem, ale nie, musiałem je cię wrzucić. Nie! A, odskoczyłem coś. To masz? Patrz, oberwałem. Jak to się wydarzyło, ale... A, teraz umiem klikać, a nie lewym. Goddammit, życia mi brakuje, nie podoba mi się to. Weź, weź, ptaku, pomóż, co? Ciężko teraz o takich Jedi jak kiedyś. Jak z tym bić się? Halo.
masakra jakaś. Ha, tu cię mam. Mogę poczekać. Mhm, poczekaj. Uff. O! Kurde! No i dupa zbita, pa. Dobra, małe cięcie. Może nie wyjdę z ruchu. Halo, halo, co tu było? A nie, ja w ogóle nie nagrywałem, bo była pauza. A, nieważne. Nieważne, może się uda. O, o. Noż w dupę. Zawsze, zawsze. Jak ja to oberwałem? Halo, przecież był na slow motion. Tak samo, idę. Dobra, mamy to, mamy to, mamy to, mamy to. Będzie, będzie. Będzie. Woo! Nice. Wreszcie. To koniec. Inkwizycja nauczyła mnie przezwyciężać każdą trudność. Gdy wyrzekniesz się siebie, ręka jest niczym. Byłam kiedyś Jedi. Zabawnie byłoby cię pojmać. Patrzę, ja kłamię o cię tak jak nas! Złościsz się! Poczekaj! Jeszcze nie koniec? Tortury! Okaleczenie! Twoi przyjaciele! Nie dam ci ich zdąć! Nie powstrzymasz Imperium! Ale ciebie tak! Zabiliśmy inkwizytorkę. Hej! Myślałem, że nie żyjesz. Wszystko dobrze. Musimy wracać. Ciri i Grisz czekają. No to słuchajcie, porada by Vertes. Jak was wkurza boss, musicie sobie poprzeklinać, potem się uspokoić, że sobie ulżyliście i poszło za pierwszym. Po tym. Dziękuję, pozdrawiam. Takie techniki. No, to mi się podoba. To mi się naprawdę podoba. I patrzcie, tylko jeden z tym był użyty. No to świetnie. Dobra. Mamy to, mamy to, mamy to. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ale na przyszłość już wiem, że tych stymów na pewno trzeba będzie więcej zebrać na bossy. Co by się tak nie denerwować? Jakbym miał 6 stymów, a nie 3, to by było za pierwszym zrobione, nie? Przyjrzyjmy się temu. Strażnik taki? Dalej wolę czerwony. Właściwie dobrze idę, bo tak sobie zobaczyłem, że tutaj mogę się wspinać i zacząłem się wspinać. No okej, o kurde. To wracamy na statek. Pyk. No mała pomoc, czemu by nie? Oj, tam na dół już nie chcę wracać. Oj, nie. Ja podziękuję. Dobra, dorijmy go. Osiągnięcie. Strąć 25 przeciwników w przepaść. Zabity. No tak, no trafiłeś. Uuu, ty. Ty, chamico. O, śmiewiała tutaj. No już, padaj, padaj, padaj. Ile można. Zapomniałem już o tym przeciwniku, tutaj już się skupiłem na tym ślimaku, nie? Masakra. A nawet do niego nie muszę, bo mam tutaj ziomeczkę. Mancze, w końcu się odsłonisz. Tak, to dawaj teraz. No dawaj, kozaku.
Też już strzelasz, czy nie? Ty tam, pokaż się. No co, co widzisz? Znalazłeś coś? Przecież chodziliśmy tędy. Co ty, BD1? Etieti. Tak. Tutaj z tego co pamiętam, mieliśmy do pokonania tego łotra. Tego łotra, ale... Jakby tak sobie pójść bokiem, to nie będziemy musieli go w ogóle bić. Ale jak go ubijemy, to dostaniemy expo. Masz? Nie bądź taki. No co za menda z ciebie wstrętna, no. Patrz jak trafia, skubaniec. Dobrze. Tak to miało wyglądać na samym początku. No, coś nie pykło. No nie taki. A znowu źle kliknąłem. A się nie spodziewałeś czegoś takiego, nie? Ziomek. Tutaj mamy windę i to chyba był skrót z tego, co kojarzę. No dobra. To lecimy. Jak najbardziej. Światełko jest. Nic, tylko wrócić na statek i znowu gdzieś się wybrać. Tu wszyscy tyłem ustawieni, bo się z reguły tędy nie chodzi. Znalazłem cel. Jak się do niego dostaniemy? Strzelam! Zobaczę, co da się zrobić. Załatwimy cię. Nie mogę go trafić. Zapłacisz nam za to. Zapłacisz nam za to. Jojo. Co tam, kumpel? Też cię widzę. Nie bądź taki. No, ty się bałeś i padłeś. Elegancka. Elegancka, nie wiem czy dobrze idę, ale kojarzę tę trasę. Tak, dobrze idziemy. Tylko tutaj na dół, ja? Tak, tak. Tak, ten typ. Nie, robocie, nie wyskakuj. To był robot. Kiedyś. A to byli ci bossowie dziwni. Dobra, spadam stąd póki mogę. Okej, okay, nic mnie nie ubiło. Jest dobrze. Nie wiadomo co mnie czeka tutaj, ale to nic. Spokój, całe szczęście. O, to do windy. Jakieś dziwnie spokojny ten powrót, co nie? Jeszcze nie wiemy, czy coś się nie wydarzy na trasie. Póki co nie. Dawaj. Kurde, jaki spokój. Aż niemożliwe, słuchajcie. Coś mi tu nie gra. Kordowa sądził, że klucz do sanktuarium jest na Datomirze. Znalazłeś Łukiego? Tak. Ale nie jest tam za dobrze. Wszędzie Imperium. Inkwizytorzy? Cóż, Trilla... Druga siostra... Na razie zniknęła, ale wciąż nas ściga. Pokonałem dziewiątą siostrę. Kal, gdy pojmało mnie Imperium, opierałam się. Przyrzekłam sobie, że prędzej zginę, niż coś powiem. Ale wtedy przybył mroczny cień. I był gorszy niż najstraszliwszy koszmar.
i wciąż walczyłam. Ale w końcu przegrałam. I wydałam im Trillę. I wiem, że w żaden sposób... To ile on tego soli? Ale Kal, wciąż możemy ocalić tych z Holokronu. Słuchaj. Dziewiąta siostra mówiła o stawaniu się inkwizytorem, jakby to było nieuniknione. Ale ty przeszłaś to samo, co ona. I nie dołączyłaś do nich. Kal. Już dobrze, Sir. Znajdziemy ten Holokron. Hej! Zabieraj lasery z mojego lunchu! On po prostu chciał zeskanować, ile on tam posalił tego, bo tak... No trochę dużo. Holostu, co my tutaj mamy? Oprócz Datomiry, nie znoszę jej. Oprócz Datomiry? No wiesz, taki mamy cel tutaj. Kolego, przesympatyczny. Wiecie co, ja bym sobie tak poleciał na Bogano może tym razem. Tak, na Bogano. Porozglądam się, czy czegoś ciekawego nie znajdziemy, jak już mamy takie nowe umiejętności tutaj. Mojemu statkowi chwili wytchnienia. Od zawsze chciał zbadać całą galaktykę. Sobie zobaczę co nieco, a jako, że to już będzie takie poza fabułą, to już zakończę odcinek, tak trochę krótszy, ale co tam. Także dzięki za oglądanie, do następnego, jeśli chcecie szybciej kolejny odcinek, to wiecie, łapeczkę w górę, na razie i cześć, jojo!